Michał Gutowski po ważeniu FEN27, witam. Witam, dzień dobry. Powiedz przede wszystkim, oczywiście muszę nawiązać do wyniku ostatnich pojedynków i zapytać się właśnie, jakby co jest w twojej głowie, bo rozmawialiśmy o tym, jak mocno się motywujesz, jak pniesz się w górę, tak przynajmniej czujesz wewnętrznie, no jakby ten wynik walk niestety tego nie odzwierciedlił i właśnie zastanawiam się, jak bardzo wiesz, co w takim razie jest w twojej głowie? Szczerze, na tą chwilę jeszcze się nie koncentruję, w ogóle staram się tutaj nie wkręcać jeszcze w to wszystko. Mm-hmm. Przyjechałem dzisiaj, zrobiliśmy to, co było do zrobienia, tak, że tak powiem, naszą medialną robotę, a koncentrować będę się dopiero jutro, wizualizować wszystko będę sobie dopiero jutro i tak naprawdę jutro dopiero będę sobie wchodził na obroty, myślał. No i tyle, tak, zdecydowanie. Dzisiaj stwierdziłem, że jakiekolwiek nakręcanie się, jakikolwiek stres nie ma sensu, niepotrzebnie zabieranie sobie sił. Po prostu dzisiaj, mówię, przyjść, zrobić swoje, to co mamy do zrobienia dzisiaj, a jutro będzie robota i jutro tak naprawdę dopiero, mówię, okaże się, a tak naprawdę wszystko zweryfikuje oktagonik tam, który tam stoi, tak, bo nie oszukujmy się, nie da rady oszukać. Zobaczymy, kto jest lepiej przygotowany, kto lepiej odrobił pracę domową. My z Łukaszem się znamy, mieliśmy okazję trenować, więc miałem mniej więcej tak, czego się po sobie spodziewać. No i to wszystko jutro się okaże w oktagonie, po prostu. Trenowaliście, w sensie w twoim chyba klubie to było jeszcze i przez ile trenowaliście i jakby można powiedzieć, jak bardzo faktycznie jakby poznaliście się, zdążyliście się poznać na tej macie? To znaczy generalnie trenowaliśmy dość dawno już, bo ja dopiero wracałem wtedy do trenowania, jeszcze nie miałem żadnej walki zawodowej. I akurat wtedy, pamiętam, Łukasz przygotowywał się do jednej ze swoich walk na Babilonie. No i tam dołożyłem mu wtedy cegiełeczkę do jego przygotowań. Sparowaliśmy, no parę razy sparowaliśmy także mieliśmy okazję się poznać, ale od tego czasu myślę, że też się dużo zmieniło, bo on zrobił chyba 3 walki, wszystkie wygrał, ja zrobiłem 3 walki, no 2 przegrałem, 1 wygrałem. Także na pewno doświadczenie jego, tak samo i moje, poszło w górę, myślę, umiejętności również. Także no tutaj tych zresztą dość sparingów tak za bardzo bym nie jakby nie porównywał co do samej walki, tak? Bo nie oszukujmy się, na sparingach jest troszeczkę inaczej, a w walce po prostu się może już naprawdę wszystko wydarzyć. No i zobaczymy, co tam się jutro ciekawego wydarzy. Derby Szczecina, jak to zostało powiedziane, właśnie to już jest taki chyba sprawdzony scenariusz i jesteś chyba już na niego skazany po prostu. No wychodzi na to, że tak. Chociaż przyznam się szczerze, że ja już powtarzałem, mówiłem to ostatnio w wywiadzie i tak samo w tym też powiem, że ja nie byłem zwolennikiem tej walki wcale, zwłaszcza, że ja w ogóle... Tej konkretnej, tak, tej jutrzejszej, bo ja Łukasza lubię, szanuję go jako zawodnika, jego umiejętności. Tym bardziej, że trenowaliśmy razem, że to też w ogóle troszeczkę już zmieniało w ogóle postać rzeczy, jakby samo nakręcanie, nastawianie się do walki jest ciężkie, szczerze. Także po prostu traktuję to jako wyzwanie sportowe, tylko i wyłącznie mówię, staram się, będę dopiero jutro myślał o tym wszystkim. No ale co, z racji tego, że to jest Szczecin, czyli moje miasto rodzinne, moja, tutaj się wychowałem i tutaj w ogóle stawiałem pierwsze kroki, jeżeli chodzi o MMA, bo tutaj zadebiutowałem na Iron Fistie, pamiętam, dwójce z Danielą Jańczukiem i no nie sposób było odmówić takiej propozycji, po prostu, no trzeba tutaj być i nie ma innej opcji. Super, w takim razie trzymam kciuki za dobry pojedynek przede wszystkim. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, no i co, i życzę miłego oglądania i mam nadzieję, że walka będzie się podobała. Dzięki wielkie.